7 maja 2023, niedziela, pochmurna niedziela niestety, oby nas dzisiaj nie zmoczyło. Dzisiaj plan był jechać do Połomi, z kuli tego, że wczoraj była rocznica Geburtstagu wujka Romka, niestety ta pogoda mi trochę pokrzyżowała te plany. Co prawda wczoraj było lepiej, ale też popadywało. No i niestety dzisiaj jest zimniej. Wczoraj było dużo ciepłej. No ale cóż, nie ma co narzekać. Trzeba po prostu rajzować, ruszać się, a nie siedzieć w chałupie. Oczywiście ja do niczego nikogo nie zmuszą, bo mi w internecie jedna osoba zarzuciła, że je jednak zmuszą. Mianowicie było to przede wszystkim pod taką dyskusją dotyczącą zwiększenia ilości godzin WF-u w szkołach. Tak, jestem za tym, żeby zwiększyć co najmniej 2 godziny dziennie, żeby się te bajtle i ci młodzi ruszały. Musisz, Pierunia, jechać jak jego dom. O kurde, ja zapomniał, że przecalało. Żeby się te bajtle ruszały, żeby nie siedziały przy tych telefonach, przy komputerach, żeby rozwijały swój talent sportowy przede wszystkim, bo niejednokrotnie przez taki coś traci się dobre talenty sportowe. Przez zaniedbania ze strony szkół i nauczycieli. I to jest niestety prawda. Ale każde talenty sportowe trzeba rozwijać, trzeba dać im możliwość rozwoju, żeby potem godnie reprezentowały nasz kraj, nasz region na zawodach sportowych. Także żadnych zwolnień od rodziców, tylko i wyłącznie zwolnienia od doktora. I nie ma innej opcji. No tylko zwolnienie od doktora będzie respektowane. A nie, że córka idzie do mamy i go doi, że się nie chce ćwiczyć. Jeszcze, że mu makijaż, że go zniszczy, że tipsy połumie na WF-ie. Nie ma takiej opcji. Nie ćwiczysz? Pała! Proste. Swoją drogą to kto normalny chodzi w makijażu i w tipsach do szkoły? To tyle w tym temacie. Taki coś to ją pochwalą. Ligota. Peczka. Czechowice Podraj. Hmm.
pierwsze sztajki, których dzisiaj będzie trochę. Troszkę takiego enduro się zrobiło, ale też jest fajnie. Tylko błotko, bo po deszczu. No i mamy schron w Bielsku, jeden z wielu. Nie będę tam wchodził, bo kaś tu je kesz też, więc będę szukać tego kesza. Ale zobaczcie, jaki burdel tutaj ludzie robią. Cash. To jest dużo. No nie umie się tam dostać. Kurde. Słuchawka od telefonu. Widzicie to? Halo? Jest tam kto? Chyba nikogo, nic się nie odzywa. Pierdolnie. Widzieliście? Jakie ciekawe. Takiego pomysłu to jeszcze nie widział. Jak się tu wpisać? Ciekawe. Cześć, słuchawka od telefonu. Dostałeś to. Teraz się wpiszę. I git. Umyto. Pierwsza skrytka zaliczona. Ale to z tym telefonem patent niezły, nie? Kurczę, i pomyśleć, że to jest Bielsko-Biała już. No ten butel z tych dróg o tym przypominał. A tak to tu jest, kurczę, łąka. Chcą to zabudować tutaj. Jakiś idioci. Ale nie dać tego zabudować. Niech tu rządzi natura, a nie beton. Tu są też schrony, oczywiście te kesze są związane z tymi schronami. Jak były pozycje obronne Armii Kraków, pozycja Bielska, niech se ktoś poczyta w internecie, to się dowie, o co chodzi. Ja nie będę się na ten temat rozgadywał, ale generalnie rzecz biorąc, takie rzeczy tutaj są. O, właśnie jedną z nich już widzimy. Po lewej stronie, czy ją widzicie wy? Już chyba widzisz. Muszę się śpieszyć, bo jakiś człowiek tu mógł pozostać. Skrytka sapersko. Niezłe. Zobacz. Karteczka jest w jednym z tych otworów. Dosłownie, mistrz świata na schowanie. Mistrz świata. Thank you.
naszą. Już tam. Zaraz, teraz widzicie kajutkę. Tam. A ja wyłożę już spód. Proszę, takie drzwi tutaj mamy. Pod betonem. Coś tu jest pod betonem. Co to może być? Coś dużego. O cholera. To jest bomba. Teraz? Każdy trzeba otworzyć. Tutaj trochę w tym miejscu było kłopotów ze znalezieniem kesza i doszło do takiej fajnej sytuacji. Mianowicie spotkałem tutaj też taką panią, która okazało się, że też się w to bawi i zadzwoniła do właściciela. Do właściciela tej skrytki. Oczywiście ja wam nie pokażę, gdzie ona jest, bo to nie ma sensu. I ten właściciel jej powiedział, gdzie ta skrytka jest. I potem ona się mnie też pyta, przedtem ona się też pyta, pan się też bawi w geocaching? Ja też się w to bawię. Ile ma pan znalezień? A coś tam ponad 130, ona 150. Także takie miłe spotkanie. Pozdrawiam serdecznie panią. I życzę super zabawy w geocaching. Jest to na terenie Grodziska w Bielsku Starym. No tutaj niestety jednego mi się nie udało znieść. Trochę lipa, ale dość sporo tego już mam. Trzeba gdzieś się jeszcze zdać w małą chałupie. Jest już godzina 18, a więc jutro trzeba wstać o 4 rano do roboty. Więc trochę lipa będzie. Muszę tu przyjechać w inny dzień. I tą jedną skrytkę noić. Bo mi się nie udało, a tej babie się udało. Ale biznes. Teraz jadę do następnej. Ale to jest. Bielska ulica Cieszyńska. I tu będzie trochę keszy, ale nie wiem, czy wszystkie będę szukał, bo trzeba się brać w stronę chałupy jednak. Hmm.
dzisiaj taki nudny dzień spacerowy. Sam raz dobry na szukanie keszy. A tutaj mamy jeszcze billboard 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak najbardziej słuszna akcja. Część Bielska Białej mamy zaliczoną. Co prawda nie tą rzeźbianową, co teraz, ale ważne, że jest. I teraz już iść do chałupy. Nie ma zmiłuj. Witam z Międzyrzecza Górnego. I właściwie to już się będę z wami żegnał. Dzisiaj tak słabo rajdza. No bo taka pogoda też ciulowato pochmurno. Miała być połumia, dzisiaj niestety nie wyszło, ale za to było bombowo w pewnym momencie i naprawdę ciekawie. Dużo keszy znalazłem, oczywiście nie wszystko nagrywałem. No i pozdrawiam tą panią, którą też żem spotkał. Nie nagrywałem, no bo wiadomo, nie każdy sobie życzy, żeby swój wizerunek mieć. A ja już ogrodą, jeśli mnie słyszycie przez ten wiatr, żebyście się trzymali, jeździli, nie siedzieli w chałupie. Jeśli wiatr zawadło, to ją przepraszam, ale nie mam na to wpływu. Nie jest to tak dobrze jeszcze zaznajomiony z tymi nowinkami technologicznymi. Może kiedyś. A teraz już wam godą, czymcie się i do zaś.